Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Budowa boiska przy ulicy Kąpielowej z budżetu obywatelskiego budziła wiele emocji wśród mieszkańców. Jedni chcieli, żeby powstały dwa boiska, inni, żeby powstało jedno boisko. Znowu mieszkańcy, którzy graniczą z tym terenem, chcieli, żeby ten teren rekreacyjny był oddalony od ich budynków. Chodzi o to, żeby tutaj, na tym terenie, jak najszybciej i jak najlepiej dzieciaki i mieszkańcy Jędrzychowa mogli spędzać czas. Podjęliśmy decyzję jako Klub Zielona Razem, że zrobimy konsultacje społeczne, które wybiorą najlepszą opcję dla wszystkich stron. Chodzi o to, żeby wszyscy tu byli zadowoleni, żeby to nie był obiekt uciążliwy, tylko rekreacyjny, do którego dzieci, młodzież, dorośli będą chętnie przychodzić. Przygotowane zostały nowe wersje uwzględniające stanowisko mieszkańców najbliżej zamieszkujących tego terenu. Także tych koncepcji jest mnóstwo, są aż 4. Zadaniem konsultacji będzie uzgodnienie z mieszkańcami, czego tak naprawdę oczekują po tym obiekcie. Czy to będzie pamtrak, czy to będzie tor rolkarski naokoło tego obiektu. Serdecznie Was zapraszam do tego, żeby wziąć udział w tych konsultacjach społecznych, które przygotowaliśmy dla Was. I cóż, mam nadzieję, że dzięki tym projektom powstanie tutaj obiekt, z którego wszyscy będziecie zadowoleni, a obie strony konfliktu, czy skonfliktowane strony znajdą jakiś konsensus i zgodę. To Wy zdecydujecie, które z elementów ostatecznie się tutaj pojawią, a przygotowane są wszystkie, na których Wam zależało, które były wstępnie zaprojektowane. Także głosujcie koniecznie na stronach Urzędu Miasta, tak żeby ten teren odmienić, żeby był niedługo nie do poznania. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.